Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony. A dzisiaj tym razem samochód, którego u mnie dawno nie było, ale jest to bardzo mnie popularny samochód na komisie. Potrafiło się zdarzyć, że miałem 3 B8 przedliftowe do wyboru. Ale dawno jakoś się tak nie trafiła żadna B8, więcej teraz miałem A6, C6, C7. I oto jest. 2-litrowy diesel standardowo. Pierwszy rok produkcji 2008, czyli pierwszy rok produkcji kombi, bo sedan wychodził o dziwo od 2007. I jest to bardziej poszukiwany automat, bo wiele osób coraz z czasem po prostu przesiada się na automaty i się nie dziwię, bo jest to dużo bardziej wygodne. No i też w bardzo fajnym wyposażeniu. Przede wszystkim oczywiście Big Xenon, czujnik światła, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania z tyłu. Przy okazji elektryczna tylnia klapa. Nie wiem, czy się otworzy z przycisku, ale może spróbujemy. Proszę bardzo. Elektryka działa. No, ale już miałem bardzo dużo tych B8-ek. Stwierdziłem, że niczym ta B8-ka nie potrafi mnie zaskoczyć. A tutaj jednak udało się coś zrobić, bo naprawdę ona ma jasne wnętrze z takim fajnym kolorem drewna. Bardzo mi się to spodobało. Więc jednak jeszcze niby miałem te aut 30-40, a jednak coś potrafi się jeszcze człowieka zaskoczyć. No i tu muszę Wam dodać, że auto ma większy przebieg niż tam wszystkie te większości ogłoszenia, bo ma 300 tysięcy tam z groszem. Chociaż spojrzycie, widać, że jest to przebieg autostradowy. Wnętrze jest w świetnym stanie, bardzo przyjemnie utrzymane, niepoździerane, niepodrapane. Tarcze, klocki też ładne. Jest oczywiście też karteczka na wymianę rozrządu. No i zapomniałem dodać, że jeszcze Audi ma panoramę dach, którą teraz dobrze widać. Nie jest też nigdzie mocno poobijana, podrapana ani powgniatywana. Z racji tego, że czekam na mini w kolejce, nagram Wam książkę serwisową. Spójrzcie sobie na wpisy. Proszę bardzo, książka jest praktycznie pełna. I jest też oczywiście wyszczególniony wymiana paska rozrządu. Tu macie jakieś Bosche. I tutaj jest właśnie wymiana, widzicie, Zahnriemen i Wasserpump, czyli pompa wody i pasek rozrządu. Był zrobiony przy 180, jak się nie mylę, 9, to wygląda jak na 9. Ale pod maską też macie oczywiście wlepkę, gdzie widać, za ile macie go wymienić. I tu kolejne wpisy. Tak to się prezentuje. No cóż, auto ma większy przebieg, tak jak już wspominałem, 300 tysięcy, ale to nic mu nie będzie przez to. Dzięki temu też jest fajnie, że było wyserwisowane, bo czasami niektórzy mają małe przebiegi, a auta po prostu nie serwisują. Zaraz sobie przejdziemy do wnętrza i Wam resztę opowiem. No to nagrajmy sobie wnętrze pojazdu, bo w międzyczasie, czy ja na minie, to już nagrałem oczywiście książkę serwisową. Zacznę sobie od lewej strony standardowo, bo zapomniałem Wam wspomnieć, że jeszcze autko ma elektrycznie, automatycznie składane lusterka. Proszę bardzo, jedno i drugie ładnie się tutaj złożyło. I oczywiście są też podgrzewane. I też się nam rozłożyły. Tak jak Wam wspominałem, tapicerka jest jasna. To jest taki a la brąz, kawa z mlekiem. Tutaj przyciski bez chromu. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział, nie ma dwóch takich samych Audi. Każdy zawsze konfigurował to inaczej. Tutaj włącznik od świateł, to już wspominałem. Mamy również tempomat. Kolorowy licznik jest na środku. Przebieg to dokładnie 300 631. No i spójrzcie sobie, jak wygląda kierownica na przebiegu autostradowym. Bardzo ładnie. Nie jest tutaj zjechana. Postaram się to ująć. O, fajnie to się prezentuje. Dalej również tak samo jak ten lewarek od zmiany kierunku jazdy, przód, tył, też jest bardzo ładny. No i tak samo jeszcze spojrzycie sobie na boczek. Nie jest przedarty, ładny, równiutki, niezniszczony. Przechodzimy dalej do wnętrza. To co właśnie wspominałem, że to Audi mnie zaskoczyło tym. Naprawdę podoba mi się ta kolorystyka. Ten samochód nie jest taki smutny. Te listewki dodają jej takiego weselszego, jakby można powiedzieć, wnętrza. No i oczywiście ten dach, że przez to, że jest panoramiczny i ta jasna tapicerka fajnie nam je rozświetla. Ale przechodzimy sobie dalej na środek. Mamy nawigację, jak widzicie, nawet pokazuje moje drobne miasteczko małe. I oczywiście jest też zmieniarka na płyty i z tyłu macie w schowku miejsce, żeby włożyć płytę od nawigacji, bo jeszcze były te czasy, gdzie były na płycie, a nie na karcie SD, jak w tych nowszych modelach. Tu mamy podgrzewane fotele, działają. Tutaj spójrzcie, tak się ustawia klimatyzację, nam pokazuje, jak to mniej więcej wygląda. Jest jednostrefowa, elektryczny, ręczny, przy okazji jeszcze auto hold, o tym już kilka razy wspominałem. Po prostu gdzie macie zapięte pasy i macie to włączone
i naciśniecie na światłach mocniej na hamulec, po prostu leciutko Wam zaciągnie ręczny i będzie trzymał. Wygodne jest to w jeździe w korku. Ja tego w swoim samochodzie często używam, bo też mam oczywiście automata. To co, deskę wspomniałem, tu widzicie dwa cup holdery. Tak samo tutaj spójrzcie, plastiki w bardzo ładnym stanie. Podłokietnik, tutaj miejsce na jakiś oldschoolowy telefon, zapalniczkę. A w schoweczku jeszcze mamy wejście na music interface. Ktoś nawet zostawił kabelek do USB-ka, więc też fajna sprawa. No i cóż, jeszcze warto dodać, że jest pakiet schowków. Proszę bardzo, schowek pod fotelami. No i nie wszystkie te Audi to takie drobnostki są, ale to raczej osoby, które dużo z tym aut mają do czynienia, że tutaj jest zamykany schowek. Za to też Audi sobie życzyło dopłaty, nawet jak za takie oświetlenie tutaj. Dobra, coś jeszcze miałem Wam powiedzieć. A, nie wspomniałem, że z tyłu jeszcze macie fabryczne roletki w szybach dla pasażerów. Jest to też dosyć rzadko spotykane, ale fajna sprawa, tak auto mocno się nie nagrzewa. Cóż, o samochodzie to wszystko. Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Zajrzyjcie na moje media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama Mavcarauta. A jeżeli szukacie innych aut, zajrzyjcie ten film, wejdźcie na mavcarautomoto.pl. Tam też coś powinno być innego. Gwarancje do roku czasu. Oraz jeżeli macie tego auta, jak dostarczyć, w rozsądnych pieniądzach dowiozę Wam na lawecie. No i pamiętajcie, nie płacicie też podatku dochodowego w skarbówce 2%, więc troszeczkę jeszcze zostaje w kieszeni. Pozdrawiam, cześć!